Dzień dobry, jestem Arkadiusz Nowicki, pracuję na katedrze rozrodu zwierząt z kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. Zajmuję się zwierzętami gospodarskimi i klaczami. Jedną z czynności, które wykonuję, jest przeprowadzanie opu. Dziś pokażemy Państwu, jak przygotować system opu firmy Dramiński do pracy. Opu, czyli ovum pickup, jest to pobieranie oocytów od krowy, dzięki czemu możemy in vitro doprowadzić do wyprodukowania blastocysty. Finalnie transfer zarodków umożliwi poprawienie statusu genetycznego w naszym stadzie. Przed nami futerał oraz sonda służąca do przeprowadzania procedury opu. W futerale znajdują się śrubki niezbędne do skręcenia naszej prowadnicy z różnymi końcówkami na różne igły. Znajduje się śrubokręcik, żebyśmy nie musieli go szukać. Cała prowadnica. Prowadnica ma magnesiki, dzięki czemu w terenie urządzenie nam się zatrzaśnie i nie musimy się zastanawiać, czy jest dobrze złożone. Znajduje się również uchwyt. Możemy go sobie ustawić na prawą bądź lewą rękę, a do uchwytu klucz imbusowy, dzięki któremu możemy sobie go zacisnąć. Znajduje się głowica, którą musimy włożyć do naszej prowadnicy, do sondy ultrasonograficznej. Znajduje się również prowadnica do wężyka, na którą zakładamy odpowiednią końcówkę, odpowiednią igłę i przeprowadzamy przez nią wężyk, aby uzyskać oocyt. Przygotowując nasze urządzenie do pobierania oocytów, przekładamy wężyk. Zakładamy na niego odpowiednią końcówkę. Kręcamy. Przygotowujemy odpowiednią igłę. Wkładamy głowicę. Dodajemy kołnierz na igłę. Przykręcamy w kilku miejscach. Według preferencji zakładamy sobie w naszą rękojeść. Procedurę pobierania oocytów przeprowadzamy na krowie, która uprzednio została znieczulona nadoponowo. Możemy sprawdzić to poprzez wziotkość ogonu.